Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już teraz, drodzy Państwo, pierwsza rozmowa, nasz pierwszy zapowiadany już gość, Jakub Stasiak, wolontariusz, pisarz, który właśnie wyjechał w kierunku Donbasu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło nam słyszeć Pana ponownie na antenie Radia Wnet. Proszę powiedzieć, jak minęła Panu ostatnia doba, gdzie teraz się Pan znajduje? Tak, to zacząłbym generalnie od tego, że wraz z wieczorem wczorajszym dotarliśmy do Charkowa wraz z ekipą wolontariuszy. Tak, jest to przystanek na drodze do Donbasu. Mieliśmy do Donbasu wyruszyć nieco wcześniej, natomiast okazało się, że tutaj na miejscu w Charkowie jest trochę rzeczy do roboty. Oczywiście są wolontariusze ukraińscy, jest wiele osób zaangażowanych w to, żeby logistyka na terenie miasta działała. Może od razu wyjaśnię, jeżeli chodzi o sam Charków, jest dużo właśnie mitów, które wokoło tego miasta zdążyły już narosnąć. Prawda jest taka, że tylko część Charkowa jest zrównana z ziemią, pozostałe części funkcjonują w miarę normalnie. Infrastruktura, tak jak mówię, jest w dużej mierze w całkiem niezłej kondycji, natomiast są po prostu rejony, tak samo miejscowości na wschód od Charkowa, które potrzebują tej pomocy. Także jeżeli chodzi o ostatnią dobę, o którą pani pytała, dotarliśmy do takiego punktu, w centrum właściwie pomocowego, w którym wszystko się zaczyna. Zaczyna się cała pomoc, bo w tym przypadku jest to szkoła. Siłą rzeczy kwestia logistyki tu przeważa, jest duża hala sportowa, są szerokie korytarze. Do tych miejsc zwożone są produkty z zachodu, w dużej mierze oczywiście też z Polski i takie i my przywieźliśmy. Tak więc na korytarzach w sali tejże szkoły zalega pomoc humanitarna. W dużej mierze jest to po prostu jedzenie. Na miejscu dużo wolontariuszy, którzy po prostu te towary ładują na swoje prywatne auta, dalej rozwożą je po całym regionie, bo to nie tylko Charków, ale też, tak jak mówiłem, miejscowości, gdzie po prostu mieszkańcy są odcięci de facto od dostaw, więc to te osoby prywatne najczęściej po prostu docierają tam własnym transportem. I także mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że pojechaliśmy na wschód od Charkowa do miejscowości Rogań. Tam generalnie, tak jak mówię, no siłą rzeczy nie działają żadne sklepy, nie ma dostaw, więc my pojechaliśmy tam z autem ciężarowym mieszkańcom porozdawać produkty, które udało nam się zgromadzić. Naprawdę podstawowe, od margaryny po ziemniaki, kto czego potrzebował, to dostał. A że brakuje tych produktów podstawowych, no to generalnie nikt nie wybrzydza, prawda? Natomiast, tak jak mówiłem na początku, trochę chciałem odkłamać sytuację, bo o tyle, o ile w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy cały region niesamowicie cierpiał, tak teraz jest stosunkowo relatywnie spokojnie. Jeżeli chodzi o sam Charków, to tak jak mówiłem, jest wręcz nader spokojnie, bo nawet syreny alarmowe nie wybrzmiewają tak, jak wybrzmiewały jeszcze 2-3 tygodnie temu, kiedy tu byłem. Tak więc jest to jakiś tam powód, myślę, do uśmiechu, bo jest po prostu tym mieszkańcom lżej. Te dostawy, mówię, docierają, a dalej konkretne osoby starają się zapewniać jak największą dostępność dla mieszkańców w każdym z rejonów Charkowa, zwłaszcza na Saltivce, która została. To jest ten region, o którym mówiłem, że akurat najciężej zniósł agresję rosyjską. Nie chcę się bawić w analitykę, ale na moje oko około 3/4 budynków zostało dosyć trwale uszkodzonych przez wszelkiego rodzaju ostrzały, które jeszcze tygodnie nie ustawały. Tak, to jest to te informacje, że jest chociaż kilka dni względnej ciszy w Charkowie, bardzo nas cieszą, bo akurat na antenie Radia Wnet wielokrotnie rozmawialiśmy z księdzem Wojciechem Stasiewiczem właśnie z Charkowa. Jeżeli jeszcze pan się z nim nie skontaktował, to bardzo serdecznie polecam, żeby taką znajomość nawiązać, bo też ksiądz Stasiewicz właśnie cały czas tą pomoc humanitarną organizuje, więc faktycznie ta względna cisza w Charkowie bardzo cieszy. Natomiast
Natomiast no nie ma też co ukrywać, że jak obserwujemy rozwój tego konfliktu już przez ponad 70 dni, to widzimy, że to może być taka pozorna cisza, czyli że Rosjanie się przegrupowują, a później znów te ataki, prawda, powracają do tych miejsc, bo tu można wiele takich miast na mapie Ukrainy wskazać, no chociażby Kijów, gdzie oczy całego świata też cały czas są skierowane. Zapytam w takim razie o takie historie ludzkie, bo pewno cały czas pan je słyszy, kiedy rozmawia pan z mieszkańcami Charkowa, czy to doświadczenie drogi samej. Proszę powiedzieć, jak oni też się czują po prostu psychicznie, jak znoszą tą sytuację, jak wyglądają morale, czy to żołnierzy, czy cywilów, no, którzy bronią swoich domów. Tak, tak więc zaczynając od tego, o czym pani wspomniała na początku, rzeczywiście wydaje się to być takim długim oddechem przed skokiem do wody. Może tak być, że oczywiście któregoś dnia, zwłaszcza, że następnych kilka, to przegrupowanie, też święto 9 maja ma prawo wpłynąć na po prostu tempo rozwoju wydarzeń. Natomiast co do samych nastrojów, te bywają bardzo różne, natomiast to, co się rzuca w oczy, to to, że ci ludzie, którzy zostali, a według różnych szacunków została co trzecia osoba, w samym Charkowie, podkreślę, bardzo ciekawe są właśnie historie z tym związane, bo ludzie generalnie wskazują, że nie zamierzają się ruszać, bo czemu by mieli, prawda, się uginać pod agresją nieprzyjaciela. To są ich domy, to jest ich ziemia. Oni czują po prostu, w obowiązku się czują zostać do samego końca. 3 tygodnie temu spędziłem 5 dni w domostwie starszych państwa właśnie w okolicach Saltiwki, gdzie od tych osiedli, które były bombardowane właściwie całą dobę, dzieliło nas tylko jezioro. Dochodziło do naprawdę dziwnych, wręcz groteskowych sytuacji, kiedy siedzieliśmy sobie w ogrodzie, pijąc herbatę, a osiedle obok było po prostu równane z ziemią. Paliło się, po prostu stawało w ogniu na parę minut, później była pozorna cisza, po której następował kolejny ostrzał. Więc takie nawet bardzo prozaiczne rozmowy o życiu, o codzienności z tymi hukami w tle, no potrafią jakby dać świadectwo tego, że dla tych ludzi jest to już swego rodzaju normalność i oni zostaną tam do końca. Pytając mieszkańców Charkowa, dlaczego nie wyjeżdżają, oprócz tych powodów, o których już wspomniałem, oni wskazują te najbardziej, powiedziałbym, praktyczne. To jest dopóki mają prąd, dopóki mają internet, gaz, oni nie czują, żeby musieli uciekać. I oczywiście szansa na to, że rakieta trafi akurat w ich dom, jest relatywnie niska, natomiast jakby w tym momencie, myśląc o zdrowiu, życiu swojej rodziny, my mamy z tyłu głowy, że pewnie pakowalibyśmy manatki, uciekali. A ci ludzie w konfrontacji z tą sytuacją, gdzie było głośno, było naprawdę ciężko, całe osiedla po prostu stawały w ogniu, a ich percepcja, myślę, że obrała po prostu nieco inny kierunek. Oni się przyzwyczaili, oni przywykli i myślę, że w większości przypadków po prostu wyszli z założenia, że da się to przeczekać. Jak będzie dalej, tak jak mówiłem, wróżenie z fusów nie jest moją mocną stroną. Bo też pewno ciężko nam tutaj wszystkim zastanawiać się, jak patrzymy na rozwój tej sytuacji i też na to, że w wielu teraz częściach Ukrainy niestety ta agresja, szczególnie właśnie jak pan wspomniał o 9 maja, no można powiedzieć, że jest taka wzmożona i też na każdym kroku dochodzi do straszliwych zbrodni wojennych. To, co też tutaj warto podkreślać, że to nie jest taki konflikt zbrojny, gdzie przestrzegane są jakiekolwiek, prawda, reguły, tylko ten poziom agresji, poziom łamania wszelkich zasad, już nie tylko właśnie nawet zasad prowadzenia sztuki wojennej, ale zasad moralnych, etycznych, jest w rażący sposób po prostu łamany. Panie Jakubie, to teraz zapytam jeszcze o ten dalszy plan, tą podróż, jeżeli mówimy o właśnie o Donbasie. Nie wiem, na ile możemy zdradzać takie szczegóły logistyczne, ale czy to jest tak, że po prostu pan, tak jak zresztą i część innych wolontariuszy z różnych części świata, jedziecie po prostu cywilnymi wozami i będziecie próbowali się tam przedostać? Czy może współpracujecie jakoś z wojskowymi ukraińskimi, z kimś, kto zabezpieczy wam tą trasę?
Bardzo często bywa tak, że tego rodzaju akcje dzieją się gdzieś pomiędzy. To znaczy po konsultacji z wojskowymi, którzy stacjonują w danym regionie, natomiast bez jakiegoś oficjalnego przyzwolenia. I tak jest też w tym przypadku. To znaczy w grę wchodzi sama organizacja. Mamy dwa wyładowane po brzegi busy, które po prostu będą nam służyły jako transport. Jedziemy w tym przypadku w 4 osoby. Planowane są kolejne konwoje, które będą uwzględniały większą ilość aut. Natomiast ponieważ to jest pierwszy, akurat w moim przypadku, kurs na Donbas, no to też uznałem, że mniej znaczy w tym przypadku więcej. Bo logistyka, i zwłaszcza w tym okresie, gdzie przewiduje się, że następne dni będą gorące, ale może po prostu zaskoczyć. Natomiast pytała pani o plan. Na kursie mamy kilka miejscowości, między innymi Siewierdonieck. Jeden z wolontariuszy, który z nami jedzie, planuje też spotkać tam swojego brata, który z kolei jest wolontariuszem od 2 miesięcy właśnie w Siewierdoniecku. Jest to o tyle specyficzna sytuacja, że po tym jak już towary, pomoc humanitarną wyładowuje się z tych aut, one pozostają puste. A na miejscu jest cała masa ludzi, których należałoby, czy można by po prostu, prawda, ewakuować. Problem polega na tym, że w wielu przypadkach oni ewakuować się po prostu się nie dają, nie chcą. Często są to rodziny wielodzietne, często są to rodziny, które posiadają na stanie kilka zwierząt, więc trzeba uwzględniać, że nie zrobi się, powiedzmy sobie, łapanki. To będą po prostu ewakuowanie poszczególnych rodzin, które nie chcą być, prawda, rozdzielane. Tylko że znowu, te rodziny miały trochę czasu, żeby już taką decyzję tego rodzaju inicjatywę i wiele z nich po prostu i tak podjęło świadomą decyzję, by zostać. Codzienność na miejscu wygląda po prostu ciężko i znowu można zadawać sobie pytanie o intencje. Wiele osób po prostu jest na tyle związana z miejscem zamieszkania, że po prostu nie uwzględnia ucieczki. Jestem ostatnim, który miałby to oceniać. Ja po prostu będę miał możliwość wywiezienia tych osób i też znam wolontariuszy, ale też dokumentalistów, osoby, które po prostu tam przybywały i oferowały na miejscu możliwość wywiezienia ludzi. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą logistykę i kontakty z wojskowymi, tak jak mówię, one bywają różne, one są często połowiczne. Jeden wojskowy powie jedno, inny drugie. Bardzo często bywa tak, że na jednym blokpoście, czyli na jednym posterunku powiedzą, że należy zawrócić, ale jeżeli się trochę nadłoży drogi na drugim kawałek dalej, człowiek zostaje przepuszczony. Zwłaszcza jeżeli jest to pomoc humanitarna, bo też warto podkreślić, że żadna akredytacja dziennikarska czy papiery wolontaryjne nie dają gwarancji, że gdzieś się dojedzie. A nawet jeżeli już się dojedzie, warto wtedy monitorować w ogóle mapy na bieżąco odnośnie pozycji rosyjskich, bo o tyle, o ile na przykład w Charkowie Rosjanie są teraz na tyle daleko, że artyleria ledwo co sięga poszczególnych miejsc, tak już w Donbasie generalnie jest się na celowniku non-stop, więc trzeba pozostać czujnym. Trasę trzeba zmieniać na bieżąco i tylko wtedy można myśleć o tym, że człowiek zyskuje jakieś takie połowiczne poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeżeli się nie jedzie samemu, a rzadko kiedy jedzie się samemu akurat na Donbas. Więc trzeba mieć na uwadze, że na włosku wisi nie tylko twoje własne życie, ale też kolegów, więc tutaj ta odpowiedzialność jest kolektywna. I tak jak mówię, o tyle, o ile chcemy nieść pomoc dla kilku różnych miejscowości, ja zakładam, że może się wydarzyć tak, że po prostu na pewnym etapie będziemy musieli albo zawrócić, albo ten plan zwyczajnie zmienić. Bo tak bo jak najważniejsze mówię, jest tutaj trzeba reagować na bieżąco. Dokładnie, bo najważniejsze jest tutaj też bezpieczeństwo, pomagać trzeba i te wielkie odruchy serca są faktycznie obserwowane, szczególnie kiedy, no tak jak tutaj pan, inni wolontariusze faktycznie ryzykują już bezpośrednio własnym życiem, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że my też pomagać możemy, jak będziemy w pełni zdrowi, a przede wszystkim żywi. Więc to bardzo heroiczne. Panie Jakubie, my jeszcze będziemy pewno się łączyć z panem i na bieżąco relacjonować postępy całej tej
wielkiej wyprawy humanitarnej. A tymczasem tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a jeszcze tylko odeślę tych słuchaczy Radia Wnet, którzy chcieliby zaobserwować też, jak cała ta podróż przebiega, zdjęcia, relacje. One wszystkie są umieszczane na profilu pana Jakuba Stasiaka na Instagramie Czarne Owce Kuby. Tak, wystarczy wpisać w wyszukiwarce i już to te wszystkie informacje będzie można odszukać. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.